Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Kolejny tydzień, kolejne nowości, kolejne zapowiedzi. Naprawdę ostatnio pojawia się tego całkiem sporo, no ale może dość opowiadania o niczym. Przejdźmy do konkretów. Ostatnio mówiłem wam o tym, że późną jesienią pojawi się Brzeszczot w wersji UCS, no i pojawiły się pierwsze przecieki. Jest to zdjęcie arkusza naklejek, no i jakby też jest to sugestia, że absolutnie nie mamy co liczyć na chromowane klocki, z tego względu, że mamy tutaj szare naklejki, no i też jeśli ktoś liczył na to, że dostaniemy płytkę, taką jak w przypadku Ferrari Daytona, gdzie nie ma naklejki, tylko jest nadruk, to też możemy liczyć na rozczarowanie, z tego względu, że klasyczna naklejka na płytkę, taką jaką znajdziemy w innych UCS-ach, też tutaj ma się pojawić. I ostatnio też pojawił się taki przeciek, że prawdopodobnie w UCS-ie Brzeszczota znajdziemy też minifigurkę Quilla. Wiecie, tego gościa, który jeździł na tym wielkim, śmiesznym stworze, no i który mówił "This is the way". A więc jeśli chcecie mieć Quilla, to musicie te ponad 500 euro wyrzucić na Brzeszczota. No i cóż, czekamy na 3 października, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Naturalnie zapowiedzi samego Brzeszczota pojawią się wcześniej. No i mam nadzieję, że on naprawdę będzie świetny, ale też ostatnio mówiłem, że pojawi się Atari i już pojawiły się nawet zdjęcia tego Atari, bo 1 sierpnia zresztą zestaw zaliczy debiut. 1149,99 zł to jest cena katalogowa. Jeśli chodzi o ilość klocków, 2532 elementy. I co do samego wyglądu, no to myślę, że ci, którym podobał się Nesto, i pewnie zakochają się w Atari, z tego względu, że odwzorowanie jest na naprawdę wysokim poziomie. Dodatkowo mamy taki feature, który pozwala nam wyciągnąć pokój gracza w takim retro stylu, który jest schowany w obudowie konsoli. Naturalnie znajdziemy tutaj też takie bardzo fajne elementy jak kartridże, które są po prostu zrobione z klocków i rzeczywiście wyglądają jak takie prawdziwe kartridże, aż ma się ochotę wstawić je po prostu do konsoli i na Atari sobie pograć. Jest też naturalnie joystick, no i mamy też takie miniaturowe scenki, więc to naprawdę może być gratka dla fanów gier retro. Ja na Atari trochę grałem, aczkolwiek mimo wszystko jestem za młody, żeby być częścią tego pokolenia, które na Atari się zagrywało. Ja już byłem raczej tym pokoleniem, które zagrywało się ciut nowszymi konsolami, ale naprawdę Atari wygląda świetnie. No ale dobra, dość o Brzeszczocie, dość o Atari. Pojawiły się już oficjalne zdjęcia, oficjalne zapowiedzi zestawów z Avatara. Jak dla mnie, ani one mnie grzeją, ani ziębią. Ja Avatara widziałem raz w życiu, nie stałem się fanem tego uniwersum. Pewnie przez kwestię estetyki. Ja po prostu kompletnie nie czuję tego klimatu, który tam jest przedstawiony. Jest on dla mnie jakiś taki kompletnie w moim guście. I tyle. Jakby to wiecie, historia, jak wszyscy pewnie powiedzą, Pocahontas, tylko w nieco innej odsłonie. Ale jeśli chodzi o same zestawy, mamy już ich ceny katalogowe w złotówkach, więc też będzie można sobie od razu mieć taką pełną świadomość, jak to będzie wyglądało cenowo. Aczkolwiek czy one się nie zmienią jeszcze do momentu premiery, tutaj już ciężko jest mi orzec. No ale dobra, zacznijmy może od Brickheadów. Jake Sully i awatar Jake'a Sully'ego. Tutaj mamy dwie Brickheadowe figurki, które... Wow, gdybym ogólnie... Wiecie, ja fanem Brickheadów nie jestem, ale gdybym miał typować jakieś paskudne Brickheady, to te byłyby w czołówce. Kompletnie do mnie nie trafiają i na pewno ja ich nie będę kupował. Z tego względu, że Brickheady rzadko kiedy pokazuję. Jak już pokazuję, to takie, które naprawdę mnie interesują. I pokazywałem do tej pory Brickheady Baza Astrala, Brickheady ze Stranger Things i Brickheady z Pottera, i to chyba wszystkie Brickheady, które na kanale pokazywałem. Te absolutnie mnie nie interesują, cena katalogowa to 90 zł, no ale pozostałe zestawy są zdecydowanie ciekawe. No i jeśli chodzi o ich wygląd, to tutaj muszę powiedzieć, że o tyle, o ile niekoniecznie one mogą trafiać we wszystkie gusta, to jest tutaj sporo ciekawych rozwiązań. I na sam początek mamy tutaj zestaw, który już po polsku będzie się nazywał Neytiri i Thanator kontra Quaritch w kombinezonie PZM. Cokolwiek to nie znaczy. Tak jak mówiłem, ja absolutnie nie orientuję się w tym uniwersum Avatara tak, żeby pamiętać jeszcze nazwy tych wszystkich potworów, tych wszystkich sprzętów, tej broni i tak dalej. Cena tego zestawu to 210 zł. No i jeśli chodzi o sam wygląd,
To szczerze mówiąc, mamy tutaj coś, co mnie w Lego często nie przekonuje, czyli głowę stwora i całe cielsko, które jest zbudowane z klocków. Pomijając fakt, że trochę to po prostu nie jest spójne i ma jakieś takie rozjazdy wizualne, no to już akurat ten ta zbroja wygląda całkiem przyzwoicie, ale tutaj myślę, że jakby to też jest kwestia tego, że może na tle tego stwora, który mnie nie przekonuje, aczkolwiek który ma naprawdę bardzo fajną głowę. No ale oczywiście to nie jest jedyny zestaw, który możemy tutaj znaleźć. Następnie mamy zestaw, który nazywa się Pierwszy Lot na Zmorze Jake'a i Neytiri, czyli te stwory zostały przetłumaczone jako Zmora. Nie pamiętam, jak one się nazywały w oryginale. Cena tego zestawu to 260 zł. No i tutaj dostajemy dwa stwory, które mają skrzydła takie w typie smoków z Ninjago. Zrobione oczywiście z tych takich plastikowych elementów. Trochę jak w tej ostatniej żaglówce z Friendsów. Więc jakby tutaj jest to w takim klimacie. Natomiast samych skrzydeł będzie, z tego co widzę, sporo. Z tego względu, że każdy z tych stworów ma chyba takie jakby dwa albo i nawet trzy komplety skrzydeł, bo one są takie pojedyncze. Nie, to tylko jest takie złudzenie przez nadruk. Jednak chociaż nie, wydaje mi się, że są po dwa komplety i one, ciekawe jak one będą pracować. I znowu, bardzo fajnie wyglądają te specjalnie przygotowane odlewy głów, natomiast całe stwory, szczerze, w ogóle mnie nie przekonują i do smoków z Ninjago jest im naprawdę bardzo daleko. Jestem ciekawy, jak na żywo też będą wypadały te minifigurki z Awatara, bo do tej pory taka figurka, która miała przedłużone nogi, to był chudy z Toy Story, który rzeczywiście, no, fajnie wyglądał w tych przedłużonych nogach. Później ta wersja 4+owa, która pojawiła się już przy reedycji serii, okej, fajnie. Ale mieliśmy wcześniej coś lepszego, mieliśmy specjalną główkę, a nie normalną głowę minifigurki. Tak samo było z Bazem, który też miał wcześniej fajny odlew głowy. No ale okej, nie można mieć wszystkiego. Zdecydowanie lepiej wyglądają po prostu te dwa największe zestawy z Awatara. Latające góry, stanowisko 26 i Samson ZPZ 480 zł. Natomiast tutaj mamy, tak, mamy fragment takiej bazy, mamy też kawałek lewitującego terenu, też coś na wzór takiego jakby śmigłowca wojskowego. I bardzo osobliwie wygląda ten taki niebieski koń. Jak ta istota się nazywa? Nie mam pojęcia. Awatara oglądają w okolicach premiery. Ale wygląda dość ciekawie. I oprócz tego, że z uszu wystają mu sznurówki, to naprawdę jeśli chodzi o odlew, fajna sprawa, że dostajemy nowe zwierzątko. Szkoda, że nie ma ruchomych tylnych nóg jak konie z Lego. No i też nie ma ruchomej głowy, ale mimo wszystko jako specjalny odlew ekstra sprawa. I tutaj dostajemy znowu dwójkę niebieskich z przedłużonymi nogami. Jak będą się prezentować na żywo, będziemy sprawdzać już zresztą całkiem niebawem. No i na samym końcu mamy zestaw, który już widzieliśmy wcześniej, czyli Toruk Makto i Drzewo Dusz, jeśli dobrze pamiętam, tak on się chyba nazywa. 730 zł to jest cena katalogowa, cena naprawdę kosmiczna i zestaw wygląda bardzo dobrze, bo to drzewo naprawdę robi wrażenie i jeśli chodzi o, okej, można powiedzieć, że to jest tylko kawałek terenu, ale mimo wszystko mamy tam też sporo ciekawych elementów. Stwór, który tutaj jest zbudowany z klocków, też jest na kompletnie innym poziomie, aniżeli te, które widzieliśmy w tych dwóch mniejszych zestawach. Z tego względu, że tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że on jest dopracowany, że bliżej mu właśnie do smoków z Ninjago. Ma jeszcze dodatkowo składane skrzydła, ma bardzo fajny odlew głowy. No i znowu dostajemy tutaj tego niebieskiego konika, tak go będę nazywał roboczo. No i samych niebieskich awatarowych stworków też dostajemy sporą garstkę, bo aż 4 sztuki. No i tak jak mówię, to na pewno będzie fajna opcja dla osób, które też chcą skorzystać z ciekawych elementów do budowania takiej nietypowej rośliny. Takiej typowo dżunglastej, to jak najbardziej po ten zestaw będzie można sięgnąć. Natomiast cena uważam, że jest od czapy, bo nie widzę uzasadnienia, żeby za 1200 elementów płacić 730 zł. To jest w ogóle kategoria cenowa kompletnie z kosmosu. No ale jak będzie wyglądać ten zestaw i pozostałe, przekonamy się, tak jak mówiłem, już całkiem niedługo, bo jeszcze kilka miesięcy do premiery zostało. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!